Maciek, rozpocząłeś przygotowania do swojej drugiej zawodowej walki. Na jakim jesteś teraz etapie przygotowań? No teraz, dzisiaj zaczęliśmy sparingi. Wcześniej robiłem bardzo dużo siły, dużo biegałem. No dzisiaj sparingi nie były dobre. Wiadomo, no ale mówię, to są dopiero początki, jestem ociężały troszeczkę, brakuje mi tego oczka, ale myślę, że miesiąc do walki będzie wszystko ok. Trenujesz teraz już pod nadzorem Andrzeja Gmitruka cały czas? Tak. Teraz robimy technikę cały czas z trenerem Andrzejem Gmitrukiem. Do tej pory właśnie do sparingów. A tak to mówię, biegałem sam, robiłem biegi, siłę, trening Gmitruk też mi rozpisał treningi, co mam robić. Potem zaczęliśmy techniki, dużo robiliśmy, no i teraz te sparingi. Myślę, że też pod okiem trenera Gmitruka będzie cały czas przyjeżdżał na te sparingi, obserwował, podpowiadał. Więc myślę, że będzie cały czas z trening Gmitrukiem. Traktujesz to jako swego rodzaju wyróżnienie, że trenujesz z tak dobrym, z tak znakomitym szkoleniowcem jak Andrzej Gmitruk? Znaczy, no bardzo się cieszę, że trener Gmitruk mnie trenuje, myślę, że to też dba o mnie. Dużo mi podpowiada, wytyka mi dużo błędów, no ale ja się z tego cieszę. Cieszę się z tego, bo chcę trenować, się rozwijać, chcę poprawiać. Ja czuję, że jeszcze wiele pracy przyjdzie, no bardzo dużo błędów robię, przede wszystkim w obronie. No i chciałem, żeby trener Gmitruk jak najwięcej tego mi wytykał. Coś się zmieniło w twoim życiu po zawodowym debiucie? Jakieś rozdajesz autografy, rozpoznają cię na ulicy? Nie, przesady, jeszcze nie. Ja jestem cały czas tym samym człowiekiem i pozostanę cały czas tym samym człowiekiem. Na pewno mi palma nie odbije. A poza tym mówię, to jeszcze długa droga, żeby mogła mi w ogóle palma odbić. Rywal na twoją drugą zawodową walkę wydaje się troszkę mocniejszy od tego z twojego debiutu. To znaczy, no po bilansie widać, że tak, no ale ogólnie zawodnika nie widziałem w akcji. No mam nadzieję, że poboksujemy troszeczkę. Mówię, podchodzę do każdego zawodnika tak samo. Zobaczymy na gali, co zaprezentuję. W tej pierwszej walce też tak mówiłeś, że spokojnie zaboksujesz, a jednak mimo wszystko wyszło nakaut w pierwszej rundzie. I tak chyba trochę żałowałeś, że tak szybko się skończyło. Znaczy, można patrzeć na to z dwóch stron, bo nie poszedłem też na żywioł, nie chciałem uwalić specjalnie zawodnika. No trafiłem, akurat trafił ten prawy, no i zawodnik był już oszołobiony, no bo powiedziałem, głupio nie było wykorzystać takiej sytuacji, a poza tym no przed walką się mówi, także się spokojnie, delikatnie, pyk, 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 ale wiadomo, wszedłem do ringu, troszeczkę adrenalina wzięła górę, emocje i no i już po tym lockdownie chciałem dokończyć tą walkę. Zaledwie dwa miesiące po tym występie w Kielcach teraz będziesz boksował w Międzyzdrojach. Takie szybkie tempo chyba utrzyma się, tak? Do końca roku, z tego co się mówi? No z tego co wiem to tak. Tak, ma boksować teraz w sierpniu w Międzyzdrojach, później walka w Olsztynie we wrześniu, no ale potem nie wiem, no ale myślę, że jeszcze 3-4 walki stoczę do końca roku. Sparowałeś dzisiaj z Pawłem Głażewskim i z Ismailem Tebojewem. Przy tych sparingach z Pawłem było widać, że doświadczenie to jest jednak duży atut, co? No pewnie, no Paweł to jest weteran ringów, no stoczył mnóstwo walk, no doświadczenie na pewno mnie przewyższa o dwie głowy, ale przy okazji to jest inna waga, też Paweł nie chciał też mocno bić, to było widać, półciężka waga przy tym bardzo mocno bije, no a z Ismailem, pierwszy raz z nim parowałem, nie spotkałem się jeszcze z nim w ringu, na sparingach, jedynie co się troszeczkę bawiliśmy w Zieleńcu. Ale mówię, to są pierwsze sparingi, to taki najgorszy okres. Myślę, że ty za tydzień, za dwa już będzie dużo lepiej.